Kilkanaście strumieni światła pochodzących z latarek z ledwością przebijało się przez mgłę, która z pobliskich równin powoli wtaczała się do lasu Slendermana. Agenci FBI przeczesywali las w poszukiwaniu ściganego listem gończym mordercy. Jeffrey Woods był obecnie numerem jeden na liście federalnych, a stało się to dosłownie z dnia na dzień. Obława na niego trwała już co prawda od około 2 lat, lecz dopiero teraz stał się priorytetowym celem. Nagle udało się ustalić miejsce jego pobytu, a dyrektor FBI zaprzągł kogo się dało do zadania wyśledzenia killera. Chłopak pomimo młodego wieku był jednak piekielnie niebezpieczny, więc agenci z ostrożnością poruszali się po gąszczu, szukając go. Nie wiedzieli jednego. Byli tylko przynętą. Nagle coś zaszeleściło kilkadziesiąt metrów od oddziału. Dowódca zatrzymał grupę. Pamiętajcie, że chłopak ma być żywy. To bezpośredni rozkaz z góry. Przypomniał reszcie agentów. Pani doktor, proszę trzymać się blisko mnie. Zwrócił się do znerwicowanej kobiety, która do tej pory trzymała się na tyłach grupy. Niska, ruda, piegowata 20-latka o pulchnym ciele i okrągłej twarzy przetarła zaparowane okulary i niezdarnie, niepewnym krokiem podreptała w kierunku wysokiego murzyna o silnej posturze. Oddział zatrzymał się na chwilę i na minutę zapadła głucha cisza. Nagle drewniana dzida wyleciała z pomiędzy zarośli i przebiła na wylot jednego z agentów. Pozostali zaskoczeni zaczęli oddawać strzały w kierunku drzew, lecz ciemność i mgła sprawiały, że nie mogli zobaczyć napastnika. Kod autoryzacji 42276. Dowódca oddziału wyartykułował do mikrofonu przymocowanego do piersi na kombinezonie. Włączyć podczerwień! Krzyknął, a każdy z agentów delikatnie przeciągnął palcami po skroni. Ich oczy zabłysnęły białym światłem. Agenci natychmiast wyłączyli latarki. Teraz widzieli w ciemnościach i zyskali przewagę nad mordercą, który na nich czyhał. Dowódca pomiędzy drzewami zauważył jakiś ruch. Wycelował pistolet i oddał kilka niecelnych strzałów. Na mojej 11! Szybko, łapać go! Wydał rozkaz, a agenci w schematyczny sposób rozproszyli się, rozciągając wachlarzem i przy tym zwiększając odległość pomiędzy sobą. Jedynymi osobami, które zostały z tyłu, był dowódca i kryjąca się za nim kobieta. Czarnoskóry mężczyzna uważnie śledził ruchy swoich podwładnych, ale nagle ogarnęło go niepokojące uczucie. Odwrócił się w stronę pani naukowiec, wymierzając z broni. Jego reakcja była jednak zbyt wolna. Silne ramię minęło głowę kobiety, nie dotykając jej. Chwyciło komandosa za rękę i jednym szybkim ruchem złamało mu nadgarstek. Broń wypaliła w stronę nieba. Wycofać się! On nie jest sam! Nie jest... Zdążył poinformować podwładnych, nim został powalony uderzeniem grubej gałęzi. Pod pulchną dziewczyną ugięły się kolana i z ledwością udało jej się odwrócić głowę, by spojrzeć na napastnika. Ailes Jack nawet nie zwrócił na nią uwagi. Minął ją i ruszył w stronę reszty agentów FBI. Wtedy na ramieniu kobiety ktoś położył rękę. Nic ci nie jest? Zapytał nastolatek o rozciętych policzkach. Pan Woods! Wymamrotała drżącym głosem. Dawno się nie widzieliśmy. Co tutaj robisz, Jane? Myślałem, że pracujesz w szpitalu. Kobieta nie odpowiedziała i jedynie spoglądała w ziemię, starając się nie patrzeć na oszpeconą twarz Jeffa. No już, odpowiadaj! Chłopak chwycił ją za podbródek i skierował jej wzrok na swoją twarz, przeszywając ją pozbawionymi powiek oczyma. Zostaw ją! Odezwał się niski głos, a z głębi lasu wyszedł dyrektor FBI. Robercie! Jęknęła kobieta, a Jeff puścił ją. Dziewczyna upadła na ściółkę. A ty? Coż za jeden?
Zapytał Jeff, wyciągając nóż. Nie muszę ci odpowiadać. Jedyne, co musisz wiedzieć, to to, że idziesz ze mną. Takie dostałem zadanie i mam zamiar je wykonać. Odważne słowa. Ale czy jesteś w stanie to zrobić? Zaszydził Jeff i w mgnieniu oka znalazł się przy głównym agencie, wymierzając cios nożem. Tamten zablokował go, chwytając chłopaka za przedramię i kopnął w klatkę piersiową, posyłając nastolatka na pień drzewa. Jeff jęknął z bólu i przez kilka sekund nie mógł złapać oddechu. Jane wykorzystała ten moment i pobiegła w głąb lasu, mijając Roberta. Pamiętaj, że ma być żywy. Administrator go potrzebuje, a ja nie mogę prowadzić badań na zwłokach. Rzuciła w biegu. Nie czekając długo, Jeff podniósł się z ziemi i uśmiechnął, otwierając usta. No, no! Trafił mi się prawdziwy przeciwnik! Stwierdził i ruszył na agenta. Ten również pognał do przodu. Obaj wymierzyli cios, a ich pięści zwarły się, wytwarzając delikatną falę powietrza i głuchy dźwięk, który rozszedł się po lesie. Czy ktoś mnie słyszy? Z rozpaczą wyjąkał do nadajnika ostatni żywy członek oddziału. Siedział skulony pod drzewem i celował przed siebie pistoletem. W pewnej chwili, kilkadziesiąt metrów od niego, pojawił się Ailes Jack i powolnym krokiem zaczął iść w jego stronę. Już nie ukrywał swojej obecności i bez pardonu po linii prostej kierował się na ocalałego. Stój gdzie stoisz! Krzyknął agent i oddał kilka strzałów w Jacka. Ten bez większego wysiłku uniknął kul i podszedł na 5 metrów do mężczyzny. Nie ruszaj się! Mam cię na muszce! Tak? Zapytał cynicznie bez oki. Kto więc ma ciebie? Wtedy agent poczuł, że coś lepkiego i ciepłego kapie z drzewa na jego twarz. Dotknął substancji i roztarł ją między palcami. Kanibal zaśmiał się szyderczo przez nos. Agent powoli spojrzał w górę i zobaczył czającą się na pniu drzewa bestię o białej skórze i paszczy pełnej ostrych zębów. Krzyknął rozpaczliwie, gdy stwór rzucił się na niego. Jego krzyk odbił się echem w lesie. Jeff wycelował ostrzem w głowę Roberta, ale nóż przeniknął przez nią jak przez dym i wbił się w drzewo. Chłopak natychmiast odskoczył, chwycił duży pieniek leżący nieopodal i cisnął nim w przeciwnika. Tamten schylił się momentalnie unikając ciosu i doskoczył do killera, po czym wymierzył mu cios pięścią w twarz. Jeff nie pozostał dłużny i wykorzystując moment, w którym Robert atakował, obrócił się na pięcie i kopnął go prosto w szczękę. Dyrektor FBI odskoczył i pomasował podbródek. Uważaj! To ciało jest dla mnie bardzo cenne. Wolałbym, żebyś go nie uszkodził. Kim ty kurwa jesteś? Zapytał Jeff. Zaśmiał się szaleńczo agent, a jego ciało przemieniło się w postać ubranego w czarno-biały strój klauna o ostrych jak szpilki zębach i szpiczastym nosie. Jestem tym, który cię złapie. Jesteś tylko człowiekiem. Nie masz szans! Krzyknął, a jego ręce rozciągnęły się i zadały liczne ciosy Jeffowi, sprawiając, że ten upadł na ziemię. Taki słaby. Nie rozumiem, dlaczego właśnie to ty zostałeś wybrany. Żałosne. O czym ty mówisz? Zapytał nastolatek, przewracając się na plecy. To ty nic nie wiesz? He! Jesteś jeszcze bardziej żałosny niż sądziłem. Laughing Jack nadepnął na klatkę piersiową Jeffa, sprawiając mu przy tym okropny ból. Najchętniej zabawiłbym się z tobą, ale mój przyjaciel, Wendigo, potrzebuje cię żywego. Wendigo? O czym ty mówisz?
Och, przepraszam. Powinieneś go znać pod innym imieniem. Slenderman, czy tak? A więc to jego sprawka. Powinienem się domyślić. Czego on tak w ogóle ode mnie chce? Ty naprawdę nie wiesz. Przezabawne. Klaun chwycił Jeffa za szyję. Jesteś tylko naczyniem. Dlatego zostałeś stworzony. Jesteś tylko naczyniem. Dlatego zostałeś stworzony. Ailes Jack wyjął nadajnik, który zabrał zabitemu przez Rejka agentowi. Musimy pomóc Jeffowi. Zwrócił się do potwora, nie będąc do końca pewnym, czy ten go rozumie. Wtedy jednak jego uszu dobiegł znajomy dźwięk. Rejk momentalnie zawarczał, spoglądając w stronę drzew. W głębi lasu coś było. Coś morderczego, co tylko czekało na sposobność do ataku. Krzyk Jeffa rozszedł się po lesie. Rejk momentalnie skierował wzrok w stronę, z której dobiegał. Wtedy też fala dziwnego dźwięku przemieściła się w kierunku nich, ale czujny Jack natychmiast zareagował, stając pomiędzy nią a Rejkiem. Bezoki wiedział, co to za hałas i dlatego mógł zablokować niespodziewany atak SCP-173 wymierzony w Rejka. Blady potwór nawet nie zareagował na to i czmychnął w zarośla, ruszając Jeffowi na pomoc. Gdy tylko Rejk zniknął, SCP natychmiast przybrał niematerialną formę i zaczął krążyć dookoła, czekając na sposobność do ataku na Bezokiego. A więc znowu zostaliśmy sami, zauważył Jack. Dokończmy więc to, co zaczęliśmy. Rzeźba ruszyła na kanibala, ale ten perfekcyjnie określał miejsce, w którym się pojawi i za każdym razem unikał lub kontrował próby skręcenia mu karku. SCP niejednokrotnie uderzało w drzewa, powodując, że te łamały się, a czasem nawet przewracały. W końcu Jack złapał za jedną z ułamanych gałęzi i na sekundę przed atakiem SCP wykonał cios, który po pojawieniu się obiektu w przewidywanym miejscu trafił statuę z ogromną siłą, powalając ją na ziemię. Obiekt delikatnie popękał w okolicy brzucha, ale natychmiast zdematerializował się i ponownie zaczął okrążać kanibala. No to 1-0 dla mnie. Zobaczymy, kto z nas dłużej wytrzyma. A teraz bądź grzecznym chłopcem i pozwól mi się zabrać. Zaszydził Laughing Jack. Nigdy! Ryknął Jeff, ale natychmiast otrzymał cios w twarz, a z jego nosa popłynęła krew. Nie bądź taki arogancki. Jesteś tylko zwykłym człowiekiem. Cała moc i bezwzględność, którą masz, pochodzi od takich jak my. Potworów. Z ust Jacka wydostała się kolorowa lina. A teraz leż grzecznie, kiedy będę cię związywał. Nagle z krzaków wyskoczył Rejk i zaatakował klauna, sprawiając, że ten odskoczył. Monstrum stanęło pomiędzy Jeffem a Jackiem, oddzielając ich. Klaun spojrzał na bestię i zauważył na jej ramieniu znajome nacięcie, wykonane przez jego własny nóż myśliwski. To znowu ty? Dlaczego wchodzisz mi w drogę? Spojrzał jeszcze raz na Jeffa i ponownie na Rejka. Wtedy Jack skojarzył fakty i uśmiechnął się szyderczo. O, Rejkuś myśli, że jesteś jednym z nich, Jeff. Cóż, jest w tym trochę racji, ale... Kukła przygotowała pięść do zadania ciosu. Ciebie, Slender, już nie potrzebuję! Ramię Jacka rozciągnęło się i niczym guma wystrzeliło w stronę Jeffa. Wtedy niespodziewanie uderzyło Rejka w żebra, łamiąc kilka z nich. Potwór zaskamlał, upadając wycieńczony na ziemię. Ojej! Nie zrobiłeś uniku, bo chciałeś ratować Jeffa. To się nazywa największy przyjaciel człowieka. Zaszydził, powoli podchodząc do Jeffa i jednocześnie ponownie przybierając wygląd dyrektora FBI. Do wszystkich jednostek,
Mam go. Wysyłam współrzędne mojej lokalizacji. Słońce powoli wychodziło zza horyzontu, oświetlając zniszczone połacie lasu. Jednak pomiędzy powalonymi drzewami wciąż trwała walka. Zejdź mi z drogi! Krzyknął zmęczony przeciągającą się walką bez oki Jack i zadał nieskuteczny cios grubym kijem, po czym odskoczył, pozwalając SCP uderzyć w kolejne drzewo, od którego chwilę wcześniej odbił się. I tym sposobem znalazł się nad przeciwnikiem. Przez to jednak znalazł się w powietrzu i stracił możliwość unikania ataków. Betonowy stwór tylko na to czekał. Od razu zmienił się w falę energii i znalazł nad Jackiem. Jednak kiedy materializował się, Jackowi udało się dobrze oszacować moment zmiany jego stanu i na ułamek sekundy przed atakiem SCP podciągnął nogi pod klatkę piersiową i kopnął w powietrze, prostując je. Wtedy SCP stał się materialny, a Jack poprzez kopnięcie odbił się od niego i wylądował na ziemi. Zaraz potem wyciągnął kij w powietrze i wycelował w pęknięcie na korpusie obiektu, które udało mu się zrobić wcześniej. Zdezorientowany SCP opadł z kilku metrów na gruby drąg, nadziewając się na niego. Beton pękł, a kij, mimo że również złamał się w kilku miejscach, przebił się przez betonowy pancerz i na kilkanaście centymetrów dostał do wnętrza posągu. Jack w ostatniej chwili uniknął zmiażdżenia przez spadający obiekt SCP, ale jego ramię mocno oberwało. Kość ramienna i obojczyk zostały połamane. Jednak tak ryzykowny manewr był wart swojej ceny. Uszkodzony SCP-173 gruchnął w ziemię z olbrzymią siłą. Nieruchomy obiekt leżał na ziemi z popękanym korpusem, a z pomiędzy szczelin w betonie wydobywała się śmierdząca, czerwonawa substancja, będąca mieszaniną odchodów i krwi. Jack, nie będąc już w stanie walczyć, usiadł na jednym z pni powalonych drzew. SCP się nie ruszał, więc bez oki założył, że monstrum zostało pokonane. Zresztą, gdyby było inaczej, to i tak nie byłby już w stanie walczyć. Wtedy jednak betonowe poszycie obiektu zaczęło pękać do końca. Z wnętrza bryły wypływało coraz więcej cuchnącej cieczy, która zaczęła się formować w dziwne, człekopodobne coś, nie posiadające żadnych widocznych cech, poza ludzkim kształtem. Dziękuję, przemówił niespodziewanie humanoid. Od setek lat byłem uwięziony w tym czymś. Czym ty w ogóle jesteś? Zapytał równie zaskoczony Jack. Nazywam się Samuel Moore. Kiedyś, za życia, byłem mordercą. Psychopatą. Zabiłem niezliczoną ilość ludzi. Moje metody były proste. Nocą, kiedy ludzie nie patrzyli, zachodziłem ich od tyłu i szybkim ruchem skręcałem im kark. To mi wystarczało. Widok tego, jak z ich oczu ucieka życie, stał się dla mnie niczym narkotyk. Stałem się dobry w tym, co robiłem. Po latach mogłem zabijać nawet za dnia, bezszelestnie i niewidocznie zachodząc moje ofiary. Policja nigdy mnie nie ujęła, ale w końcu przykułem jego uwagę. Jego? Zapytał Jack, wstając i podchodząc bliżej. Demon w przebraniu klauna. Potwór o nadprzyrodzonych mocach. Sam siebie nazywa roześmianym Jackiem. Zabetonował mnie w tej rzeźbie i poprzebijał prętami zbrojeniowymi. To jednak mu nie wystarczyło. Utrzymywał mnie przy życiu tak długo, aż utonąłem we własnej krwi i odchodach. Poprzysiągłem mu zemstę, ale o to mu od początku chodziło. Moja nienawiść przekształciła mnie w opętany obiekt. Naukowcy nazwali mnie SCP-173. Miałem mordować po wsze czasy ku jego uciesze. Jednak teraz dzięki tobie jestem wolny!
Drewniana dzida nagle przebiła postać uformowaną z płynnej substancji, a ta rozpadła się i rozprysła, uderzając o podłoże. A więc z tym walczyłem przez cały czas? Jakimś żałosnym, podrzędnym mordercą i do tego marionetką. Jack spojrzał na rany, które odniósł w czasie tej walki. Nie daruję. Zabiję klauna. Teraz jednak Jack spojrzał w stronę lasu. Jeff. Bądźcie ostrożni. Potrzebujemy go żywego. Zakomunikowała po raz kolejny doktor Jane. Słyszeliście? Zachować ostrożność i uśpić mi tego gówniarza. Rozkazał Jack w ciele Roberta. Agenci FBI otoczyli leżącego na ziemi Jeffa, a jeden z nich strzelił do niego z broni usypiającej. Oczy chłopaka powoli zaczęły się zamykać. Ostatnie co słyszał, to potworne ryki szamoczącego się Rake'a, głos dyrektora FBI i wystrzał. Pozbądźcie się tego czegoś! Tak jest! Kiedy Jeff został już uśpiony, Jane od razu podeszła do niego i latarką sprawdziła reakcję jego źrenic. Później z podręcznego neseseru wyjęła jedną strzykawkę z jakąś substancją i drugą pustą. Do pustej pobrała próbkę krwi, a pełną wbiła z dużą siłą pod mostkiem Jeffa i całą jej zawartość wstrzyknęła. Dobrze, możemy go zabierać. Zwróciła się z uśmiechem do dyrektora, ścierając pot z czoła. Kiedy Ailes Jack dotarł w końcu na miejsce, było już po wszystkim. Martwe ciało Rake'a leżało z dziurą po kuli w klatce piersiowej, a po napastnikach i Jeffie nie było ani śladu. Bezoki podszedł do martwego ciała bestii, schylił się nad nim, zębami przegryzł własną tętnicę promieniową na nadgarstku i przybliżył kapiącą krew do paszczy Rake'a. Ech, będę tego żałował. Jeff, Slenderman, SCP-173 i jeszcze ten klaun. Kim oni do diabła są? Mam już podstawowe informacje. Pora poszukać szczegółów. Doktor Jane Arkansas szybkim, niemal wymuszonym chwiejnym krokiem zmierzała po metalowym mostku do głównego laboratorium FBI. Obiekt Zero w końcu ponownie znalazł się w jej rękach i nie mogła się już doczekać, żeby wznowić badania. Miała do wykonania ścisłe polecenia z góry, ale przez lata prac badawczych sama też zaczęła prywatnie interesować się tym zagadnieniem. Jej zdaniem infekcja, którą badała, nie była zwykłym zbiegiem okoliczności. Coś tak skomplikowanego jak to konkretne wirusowe białko nie mogło powstać przypadkiem. Przez lata Jane studiowała jego skomplikowaną strukturę i zaczęła uważać, że do jego powstania w sposób świadomy rękę przyłożył człowiek. Teorie te potwierdzały przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, białko, jak je nazwała Slim, było jedynym białkiem prionowym, które nie prowadziło do śmierci zainfekowanych. Zamiast tego nadawało badanym zupełnie nowe cechy. Niektóre z nich były pozytywne, jak nadludzka siła, inne negatywne, jak spadek inteligencji poznawczej. Jane sądziła jednak, że oryginalnie miało ono na celu stworzenie ulepszonej formy człowieka. Po drugie, Góra kładła bardzo duży nacisk na badania nad Slim. Było tak nawet zanim odkryto jego cudowne właściwości. Jane wierzyła, że potencjał tej cząstki był znany władzom jeszcze przed rozpoczęciem badań FBI. Jane przeszła przez śluzę, dezynfekując się w komorze dekontaminacyjnej, po czym weszła na wielką oświetloną białym światłem salę, w której znajdowało się kilkanaście obiektów badawczych. W pomieszczeniu czekał już na nią jej zespół. Był tam też dyrektor FBI, który z niecierpliwością czekał na jej raport.
Nie był on jednak tego dnia najważniejszą osobą, której miała przedstawić wyniki swoich badań. Jane zauważyła, że na biurku leży otwarty laptop, na ekranie którego widnieje charakterystyczny symbol czarnego przekreślonego okręgu na białym tle. Wiedziała więc, że tym razem spotkanie będzie obserwował sam administrator. Dzień dobry, panie administratorze. Ukłoniła się do komputera. Panie dyrektorze? Kiwnęła do Roberta. Jane? Odparł dyrektor. Czekamy na raport. Tak, zaczęła pospiesznie. Dzięki odzyskaniu obiektu zero udało nam się poczynić znaczne postępy. Okazało się, że za nieprawidłową mutację odpowiadają dwa czynniki. Brak specyficznych alleli w genach SIL7, REOX i TETRO na chromosomie Y oraz brak unikalnego mitochondrialnego DNA, pochodzącego z plemienia Indian Cheyenne'ów. Poprzednie obiekty nie posiadały żadnego lub tylko jeden z wymienionych czynników. Obiekt Zero posiada natomiast oba i wykazuje niemal 100% kompatybilność z infekcją, czy też, poprawniej mówiąc, modyfikacją. Szacujemy ją na około 97%. Priony Slim zmieniają ekspresję kilkuset genów, ale przy genotypie obiektu Zero nie wykazują negatywnego wpływu na organizm. Wprowadzone są natomiast jedynie cechy pożądane. Proszę spojrzeć na obiekt 17. Zakomunikowała, naciskając przycisk na małym pilocie, który wyjęła z fartucha laboratoryjnego. Dźwiękoszczelna pokrywa w ścianie laboratorium podniosła się, ukazując szybę, za którą w niewielkim pomieszczeniu znajdował się jeden z potworów, nazywanych Rake. Był bardzo wyczerpany i skulony siedział w kącie pokoju. Jak widzicie, zainfekowany. Jane przewróciła kilka stron notatek. Martin Wright... Może zostańmy przy obiekcie 17. Wtrącił się dyrektor. Oczywiście. Przytaknęła Jane. Obiekt 17 na skutek infekcji doznał znacznej modyfikacji ciała. Jego cechy fenotypowe uległy zmianie. Ciało zdeformowało się, a funkcje poznawcze zmalały. Wyostrzeniu uległy natomiast zmysły i nastąpił znaczny przyrost siły. Podejrzewamy, że preferencje tego typu obiektów dotyczące spożywania ludzkiego mięsa wynikają z natury infekcji prionowych, które są typowe dla kanibalizmu, jak na przykład choroba kuru u plemion Nowej Gwinei. U obiektu Zero natomiast Jane wcisnęła przycisk, odsłaniając celę, w której siedział skrępowany Jeff. Nie wystąpiły objawy degeneracyjne. Obiekt zachował standardowy poziom inteligencji, a zmysły i sprawność polepszyły się u niego tak jak w przypadku obiektu 17. Obiekt Zero wykazuje również nadzwyczajną odporność na infekcje. Układ odpornościowy badanego jest nadzwyczajny. Proszę zwrócić uwagę na rozcięcia na policzkach. Noszą ślady infekcji, ale blizny nie wskazują w żaden sposób na użycie antybiotyków czy innych substancji antyseptycznych. Jego organizm zwyczajnie sam poradził sobie z zakażeniem. Jeffrey Woods jest wyjątkowy. Podejrzewam, że łączy go jakieś pokrewieństwo z oryginalnym źródłem tych prionów. Jedno tylko nie daje mi spokoju. Zarówno u obiektu Zero, jak i pozostałych, wykryłam nietypowe fale mózgowe. Jakby czyjeś myśli pojawiały się u nich spontanicznie. Obiekty zdają się też w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób porozumiewać się między sobą. Jeżeli zamiast skupiać się na poprawianiu kompatybilności prionów z obiektami, skoncentrujemy się na ich falach mózgowych, to może ustalimy źródło tych... To nie należy do pani zmartwień. Z komputera odezwał się syntetyczny głos administratora. Priorytetem jest sprawienie, by obiekt Zero w 100% współgrał z infekcją. Inne kwestie możemy wyjaśnić w późniejszym czasie. Jestem bardzo zadowolony z poczynionych postępów. Proszę pracować dalej i na bieżąco informować mnie o każdym istotnym przełomie. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Zakomunikował, a światło kamery w laptopie zgasło. Gratulacje, Jane. Oby tak dalej. Dyrektor położył jej rękę na ramieniu, po czym wyszedł z laboratorium, pozostawiając lekko sfrustrowaną kobietę
sam na sam z jej zadaniami. Ts, politycy, burknęła do siebie Jane i wróciła do badań nad Jeffem. Kiedy bez oki wkraczał na terytorium plemienia Cheyenne'ów, słońce chyliło się ku zachodowi. Przez prawie 24 godziny udało mu się sprawdzić każdą możliwą informację dotyczącą Slendermana. Dzięki powszechnemu dostępowi do internetu w publicznych bibliotekach łatwo dotarł do potrzebnych źródeł, a odczytanie ich było dziecinnie proste dzięki fundowanemu przez państwo programowi Nauka i literatura dla niepełnosprawnych. Dzięki społecznym dotacjom na każdym komputerze zainstalowano zaawansowany program dla głuchoniemych. Jego obsługa była bajecznie prosta, więc Jack szybko ustalił miejsce, które pomoże mu wyjaśnić tajemnice dotyczące Slendermana i liczył, że dzięki temu ustali też miejsce pobytu Jeffa. Kiedy wkraczał do indiańskiego miasteczka, na wejściu od razu jego drogę zagrodziła dwójka mężczyzn. Z drogi, burknął do nich ostrzegawczo. Inaczej pożałujecie. Wódz przewidział twoje przybycie. Odejdź stąd, gównojadzie. Nie masz tu czego szukać. Jeżeli nie posłuchasz, to z przyjemnością pokażemy ci, co Cheyenne robią z takimi jak ty. Przewidział moje przybycie. Więc wie też zapewne, po co przyszedłem. Odparł Jack i ruszył przed siebie, trącając barkiem jednego z tubylców. Tamci od razu zaatakowali go, ale ten bez problemu uniknął ciosów i zderzył ich głowy z taką siłą, że natychmiast stracili przytomność. Kozak w gadce, pizda w walce. Burknął pod nosem i ruszył w kierunku mieszkania wodza. Kiedy szedł przez miasteczko, ludzie patrzyli się na niego z przerażeniem, ale nikt więcej już nie zareagował. Nie po tym, co widzieli przed chwilą. Jack wszedł powoli przez otwarte drzwi do środka i zastał starego, siedzącego na drewnianym krześle mężczyznę w pokoju gościnnym. Wódz wpatrywał się w okno i niecierpliwie stukotał paznokciem w parapet. Więc w końcu jesteś. Odwrócił głowę starzec. Jack nie mógł tego zobaczyć, ale oczy wodza w całości zakrywała zaćma. Powiem ci wszystko, co chcesz usłyszeć, ale musisz mi obiecać, że kiedy skończę, odejdziesz stąd i nie skrzywdzisz po drodze już nikogo więcej. Skąd wiedziałeś, że tutaj zmierzam? Moja rodzina ma bardzo, bardzo długie tradycje związane z magią i niektóre umiejętności zaczęły być u nas przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jak więc będzie z tobą? Obiecuję. A teraz do rzeczy. Co to za potwory? Och, pierwszy. Straszliwe monstrum. Uosobienie nienawiści tego, który był ci podobny. Niegdyś był człowiekiem, ale zrzekł się swojej ludzkiej natury, popełniając najcięższy z grzechów. Kanibalizm na członku własnej rodziny. Drugi to wypaczenie. Niegdyś czysta dobroć przemieniona w sadystyczną bestię przez straszne rzeczy, które oglądała przez zbyt długi czas. Drugi. Masz na myśli klauna. Zdążyłem się już domyślić, że jest czymś tego rodzaju. Potrafi przejąć czyjeś ciało, ale nie Slender, prawda? On jest tym pierwszym. Po co mu Jeff? Żebyś zrozumiał, czym jest Slenderman, a raczej jak my Cheyenne go nazywamy Wendigo, musisz poznać historię mojej rodziny. Dawno temu w plemieniu Sutayo żył pewien szaman. Był bratem wodza wioski i mojego praprzodka. Miał jednak pewną obsesję. Nieśmiertelność. Przez ciągłe szukanie sposobu na wieczne życie zaczął parać się czarną magią. To doprowadziło go w końcu do szaleństwa. W końcu porwał młodszego syna swojego brata i w trakcie rytuału pożarł go żywcem. Wtedy też został nieumarłym Wendigo. Zyskał niesamowitą siłę
moc i odporne na destrukcyjne działanie czasu ciało. Jednak warunkiem nieśmiertelności było zjadanie kolejnych osób. Zrozpaczony wódz Sutaio jeździł od plemienia do plemienia, szukając pomocy. Nikt jednak nie potrafił zgładzić Wendigo. W końcu pojawił się jednak ktoś, kto przyrzekł poskromić potwora. Szaman plemienia Anasazi. Wykuł magiczną broń i stoczył walkę z Wendigo. Udało mu się zniszczyć jego cielesną powłokę, ale duch demona przetrwał i od tej pory zaczął nawiedzać te lasy jako Slenderman. Przez setki lat Slenderman stworzył niezliczoną ilość ludzkich sług, nazywanych proxy, ale jego głównym celem zawsze było odzyskanie ciała. Tworzył więc specjalne host proxy, naczynia na duszę Wendigo. Jednak żadna z osób dotkniętych klątwą nie była odpowiednia na naczynie. Wszystkie próby Slendera zakończyły się stworzeniem krwiożerczych istot nazywanych Rake. Dopiero kilkanaście lat temu Wendigo znalazł odpowiednie ciało. Chłopca, który posiadał odpowiednią krew, ale nie był jednym z Cheyenne'ów. Chłopak musiał być w daleki sposób z nami spokrewniony. To jedyne wyjaśnienie. Więc on chce jego ciała. Gdzie znajdę Jeffa? Wendigo ma wielu popleczników. Zarówno wśród potworów takich jak roześmiany Jack, jak i wśród ludzi, których kontroluje. Federalni od lat starali się zagarnąć naszą ziemię, by znaleźć wśród nas odpowiednie ciało dla niego. Na szczęście nie pozwoliliśmy na to, lecz dzięki temu wiem, że FBI jest pod jego kontrolą. Kwatera główna FBI w Waszyngtonie. Tam rozpocznij poszukiwania. Jeszcze jedno. Co to znaczy, że Slender jest podobny do mnie? Wódz zmarszczył czoło. Wiem, kim jesteś. To, co zrobiłeś, nie różni się w żaden sposób od tego, co Slender zrobił swojemu bratankowi. A teraz odejdź. Nie chcę cię tu więcej widzieć. Masz moje słowo. Wycedził bez oki Jack i spokojnym krokiem ruszył do drzwi. Czekaj. Zatrzymał go wódz. Jeszcze jedno. Weź ze sobą owinięty w skórę przedmiot leżący na kominku. Wskazał palcem w stronę kamiennego paleniska. Był przekazywany w mojej rodzinie od pokoleń. Nam już od dawna nie jest potrzebny, ale tobie może się przydać. O ile będziesz korzystał z niego mądrze. Jack zabrał długi, owinięty skórą przedmiot i bez słowa wyszedł przez drzwi. Kiedy dotarł do skraju wioski, zobaczył czekające na niego stadko rejków. Na ich czele znajdował się postrzelony stwór, którego Jack uratował dzięki uzdrawiającym właściwościom swojej krwi. Wiem, gdzie jest Jeff. Ruszamy na wschód. O 3:00 w nocy główne laboratoria FBI w Waszyngtonie w większości nie prowadziły już prac. Jedynie kilka specjalnie wydzielonych sali w głównym budynku było wciąż oświetlonych, a kilku bezsennych naukowców prowadziło w nich swoje badania. Laboratorium, w którym badano wirusowe białko Slim, nie powinno jednak znajdować się w grupie aktywnych miejsc o tej porze. Tym razem było jednak inaczej. Robert obserwował uwięzione w szklanych celach obiekty badawcze, stojąc bezpośrednio przed celą Jeffa i patrząc prosto w oczy uwięzionego chłopaka. Tej nocy nie był jednak jedynym niespodziewanym gościem. Jane również wybrała się do laboratorium z powodu nagłej przełomowej hipotezy, na którą wpadła w trakcie przemyśleń przed zaśnięciem. Pomysł był na tyle błyskotliwy, że pokrzyżował jej plany drzemki i zmusił do szybkiego ubrania się i wyjścia do laboratorium.
Kiedy dotarła na miejsce, ku swojemu zaskoczeniu odkryła, że dyrektor jest w środku, ale co bardziej przerażające, nie był sam. Zaraz za nim znajdowała się dziwna, lewitująca w powietrzu postać wysokiego mężczyzny w garniturze, którego twarz była zupełnie pusta. Jane dostrzegła ich, nim weszła do komory dekontaminacyjnej i niezauważona prześliznęła się bocznym wejściem do środka, ryzykując co prawda skażenie sterylnego wnętrza, ale pozostając niezauważoną. Proszę, cały i zdrowy. Dyrektor zwrócił się do Slendera. Teraz kolej na twoją część umowy. Wypełnię ją, jak tylko odzyskam ciało. Nie prędzej. Odparł demon. Robert spojrzał złowrogo na niego, a ciało agenta w kilka chwil przybrało postać monochromatycznego klauna o przerażającym wyglądzie. Nie taka była umowa. Fuknął i również lewitując, przybliżył swoją twarz do pustego oblicza Slendera. Ja swoje zadanie wykonałem. Twoja w tym głowa, żeby przejąć ciało. I co? Mam uwierzyć, że jak tylko oddam ci kontrolę nad wszystkimi proxy, nie pozbędziesz się mnie i mojego nowego ciała, nim zdążę je przejąć. A ja mam uwierzyć, że jak już je zdobędziesz, to oddasz mi swoich sługusów, ty pusty ryju. Oczy Jacka zapłonęły złością, a atmosfera stała się bardzo napięta. Przez powietrze przeszła fala energii dwóch potworów, przygotowujących się do walki. Slender i Jack doskoczyli do siebie i chwycili za szyję. Wtedy jednak ostro zakończona dłoń Slendera przecięła skórę Jacka, a kilka kropel krwi spadło na podłogę. Uważaj! To ciało będzie ważnym atutem w mojej przyszłej kolekcji. Warknął Jack. Popatrz, co narobiłeś. Wypruję ci flaki! Nie ma sensu walczyć. Przerwał w końcu Slender. Ani ty, ani ja nic na tym nie zyskamy. To nie potrwa już długo. Sam widziałeś, że dr Akensow już prawie ukończyła pracę. To zajmie najwyżej kilka dni. Wyjaśnił demon, a klaun uspokoił się i wylądował na ziemi. Slender odwrócił pustą twarz w kierunku Jeffa. Ten chłopak jest wyjątkowy. Łączą nas więzy krwi, dlatego idealnie nadaje się na naczynie dla mojej duszy. Różni się od proxy, które mam zamiar ci ofiarować. Raczej, którymi chcesz opłacić moje cenne usługi. Przewrócił oczami Jack. Widzisz, kiedy żyłem na ziemi, opanowałem sztukę rzucania klątw. Teraz naukowcy powiedzieliby, że posiadłem zdolność kontrolowania prionów, ale nauka nigdy nie pojmie subtelności nadprzyrodzonych zjawisk. Stworzyłem kilka odmian infekcji. Oryginalną, tą, którą dała mi nieśmiertelność, oraz kilka wersji służących do panowania nad ludźmi, między innymi tą, dzięki której panuję nad dyrektorem FBI, którego ciało aktualnie ci służy, Jack. Dzięki nim posiadam moc kontrolowania myśli ludzi dotkniętych infekcją, jednak to za mało, by przejąć ich ciała. Spośród wszystkich prób stworzenia naczynia, tylko Jeff przetrwał. Reszta zawiodła, stając się tym. Slender wskazał na Reiki. To dlatego jest taki ważny. To jego ciało da mi nowe życie i pozwoli nam zapanować nad tymi nic niewartymi śmiertelnikami. Chłopak jest jednak uparty. Nie daje się łatwo kontrolować. Już raz go prawie miałem, ale zdołał uciec. Drugi raz to się nie powtórzy. Dopilnuję tego. Możesz być pewien. Uśmiechnął się Jack, spoglądając szyderczo na związanego w celi nastolatka. Kiedy Slender zniknął, Jack ponownie przybrał postać Roberta i spokojnie wyszedł z laboratorium. Rozdygotana Jane siedziała jeszcze przez chwilę w miejscu, nie wychodząc z ukrycia. O mój Boże, a więc miałam rację. Oni... Obiekty się komunikują, ale to źródło infekcji. To nie jest możliwe, prawda? Zjawiska paranormalne. Że niby te priony posiadają nienaturalne właściwości i nie będę w stanie odkryć ich sekretów. To się jeszcze okaże.
Kobieta wstała i podeszła do stołu laboratoryjnego. Kiedyś pracowałam w fundacji SCP przez krótki czas. Zobaczmy, czy nie wyszłam z wprawy. Kobieta otwarła zasłonę przy jednej z celi, w której siedział jakiś rejk. Potem schyliła się i przy pomocy pipety pobrała z podłogi próbkę krwi Roberta. Godzina 3:35. Testowanie próbki z nową odmianą infekcyjnego prionu na obiekcie zarażonym pierwotną wersją. Rozpoczynam wyodrębnianie próbki. Rządowe laboratoria należące do FBI były niezwykle dobrze chronione. Systemy zabezpieczeń na wypadek kradzieży tajnych technologii sprawiały, że kompleks był niczym twierdza nie do zdobycia. Nie było więc żadnej możliwości, by dostać się do środka w sposób nieautoryzowany. Jedyną szansą na wejście do wewnątrz było zdobycie autoryzacji lub dostanie się do środka w czymś, co ją posiadało. Ailes Jack wyśledził transport, który dostarczał do laboratoriów nowych obiektów badawczych. Opancerzona ciężarówka pełna kriogenicznych kapsuł z zamkniętymi w nich rejkami zmierzała prosto do celu kanibala. Kiedy pojazd zatrzymał się w jednym z wojskowych punktów kontrolnych, gdzieś w połowie drogi do Waszyngtonu, Jack wykorzystał okazję i unikając wzroku strażników, dostał się do środka. Tam otworzył jeden ze skutych lodem pojemników i ułożył obok zamkniętego w nim rejka. Pojazd po niespełna godzinie ruszył w dalszą drogę. Po dotarciu na miejsce pojemniki przeszły kontrolę na obecność prionów. Jack nie obawiał się tego pomiaru. Wiedział już, że on też zdobył swoją moc za pośrednictwem klątwy Slendermana. Nie mógł tylko zrozumieć, jak do tego doszło. Ta tajemnica czekała jeszcze na swoje rozwiązanie. Zamaskowany morderca starał się nie zasnąć i za wszelką cenę dotrwać do momentu rozładunku. W chwili, gdy komory zawieziono do laboratorium, rozładowano w celach i rozpoczęto dehibernację obiektów, wyczekał moment nieuwagi pracowników i ukradkiem wyśliznął się, pomyślnie infiltrując laboratorium. Teraz musiał już tylko ustalić, gdzie jest Jeff. Nie ułatwiała mu tego jednak obecność licznych żołnierzy, pilnujących i patrolujących obiekt. Na szczęście nie musiał długo szukać. Kilka cel dalej, w centralnie zlokalizowanym pomieszczeniu, zauważył przez pancerną szybę związanego nastolatka. Jeff siedział spokojnie i przeszywał krzątających się po laboratorium naukowców pełnym nienawiści spojrzeniem. Ailes mógłby w tamtym momencie odebrać broń dowolnemu z żołnierzy i pozbyć się wszystkich niepożądanych osób, ale podejrzewał, że szyba, za którą znajdował się Jeff, jest kuloodporna. Musiał więc wymyślić inny sposób na jego uwolnienie. Ukradkiem obszedł całe laboratorium, kryjąc się przed patrolami i znalazł się po drugiej stronie więzień obiektów, w tym samym miejscu, gdzie przywieziono go wraz z rejkami i gdzie znajdowały się wejścia do cel. Przy każdym z nich stała jednak dwójka strażników, a dostępu chronił dodatkowo jakiś czytnik. Jack skrył się pod sufitem, pomiędzy okablowaniem i rurami, obserwując, jak działa ten mechanizm. Po kilku minutach zaobserwował, że nim ktokolwiek wejdzie do celi jakiegoś obiektu, rozpoczyna się procedura usypiania obiektu wewnątrz niej gazem. Po uśpieniu przez kilka sekund trwa wentylacja, a później jeden z trzech naukowców przykłada palec do czytnika i otwiera właz do celi. Jack wiedział już więc, co ma robić. Zastanawiał się tylko, po co mu to wszystko. Przecież mógł uciec poza zasięg Slendera i Laughing Jacka i spokojnie spędzić wieczność, żywiąc się mięsem przypadkowych ofiar. Miał jednak to dziwne uczucie. To uczucie, którego nie czuł od tak dawna. Ostatni raz czuł się w ten sposób, zanim zamordowano jego rodziców. Czuł z Jeffem jakąś więź. I nie było tak tylko dlatego, że wiedział już o tym,
że są ofiarami tej samej infekcji. Z tyłu głowy krążyła mu myśl, że obaj nie są tym, kim być powinni i w końcu nadszedł czas na podjęcie decyzji, jaką przyszłość wybrać. Przyczaił się, czekając na odpowiedni moment i gdy jeden ze strażników pilnujących Jeffa wyszedł za potrzebą, a jeden z czwórki naukowców znalazł się sam w rzadko odwiedzanej części laboratorium, po cichu opuścił kryjówkę pod sufitem i zaszedł od tyłu, pogrążonego w pracy laboranta. Jane kilka minut temu straciła z oczu głównego cytologa Jamesa. Pamiętała, że niedawno wysłała go z próbką tkanki obiektu Zero do najmocniejszego mikroskopu elektronowego w laboratorium, ale zaczęła się denerwować, bo ten zbyt długo analizował próbkę, a ona już teraz chciała znać wyniki. W końcu sfrustrowana i wkurzona tym, że musi sama po niego iść, ruszyła na tyły laboratorium. Kiedy zbliżała się do pokoju, w którym był mikroskop, od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Drzwi były uchylone, a przez małą szybkę, która w nich była, nie mogła dostrzec kolegi. Gdy je otworzyła, jej oczom ukazał się przerażający widok. Cytolog leżał z podciętym gardłem na urządzeniu, a z jego ręki kapała krew w miejscu, gdzie odgryziono jego palec wskazujący. O nie! Jęknęła tylko cicho i niezdarnie ruszyła w pośpiechu do głównej sali, przewracając po drodze szafkę z preparatami, które z hukiem roztrzaskały się na podłodze. Gdy wbiegła na salę, szybko spojrzała na celę Jeffa. Ktoś w niej stał. Przy samym wejściu stał jakiś zamaskowany człowiek i powoli podchodził do obiektu Zero. Co wy kurwa robicie? Wskazując palcem na celę Jeffa, krzyknęła do pogrążonych w pracy naukowców i zamyślonych strażników, którzy dopiero teraz zrozumieli, że w laboratorium jest intruz. Jane, nie czekając na reakcję pozostałych, podbiegła do błękitnego przycisku w jednym z paneli kontrolnych i wcisnęła go, uruchamiając procedurę usypiania w celi Jeffa. Zaskoczony Jack kaszlnął kilka razy i wycofał się, zostawiając Jeffa samego, ale i pozostawiając drzwi otwarte. Gaz zaczął przesączać się do laboratorium i kolejno usypiać żołnierzy i laborantów. Jedynie Jane, trochę zażenowana pochopnością własnej decyzji o wciśnięciu przycisku, szybko podbiegła w stronę komory dekontaminacyjnej, unikając gazu. Poza laboratorium od razu uruchomiła alarm, naciskając jeden ze znajdujących się na ścianie przycisków i momentalnie ruszyła do gabinetu dyrektora. W pokoju dyrektora FBI roześmiany Jack, będący w ciele Roberta, ciął właśnie ramię swojego gospodarza przy użyciu żyletki, świetnie się przy tym bawiąc. Jego zajęcie przerwał niespodziewany alarm, a chwilę potem telefon, prosto od administratora. Było włamanie w laboratorium. Zajmij się tym do cholery. Za co ja ci płacę? Uniósł się Slender i od razu rozłączył się, poprzedzając to głośnymi, nieprzyjemnymi trzaskami w słuchawce, które trochę zabolały uszy Jacka. Nie płacisz mi. Powiedział sam do siebie clown i przybrał swoją prawdziwą postać, po czym zamienił się w dym i przez dziurkę od klucza przesączył na zewnątrz gabinetu. Poleciał do pokoju kontroli i nie ujawniając swojej obecności zerknął na kamery. Jednak ani on, ani siedzący w pokoju ludzie nie widzieli na nich intruza. Zdenerwowany clown wystrzelił jak z procy na korytarz i zaczął z prędkością chmury dymu przeczesywać korytarze. W końcu trafił na pierwsze trupy. Kilku strażników leżało w kałuży krwi, a niedaleko nich ciągnęły się ślady bosych stóp, skąpanych w posoce. Laughing Jack uśmiechnął się i poszybował wzdłuż nich. W
końcu dotarł na wielką jadalnię, gdzie leżało o wiele więcej trupów, ale ślad się kończył. Stanął pośrodku pomieszczenia, rozejrzał się dookoła i wtedy zgasło światło. Niespodzianka, pajacu. Sapnął do ucha swojego imiennika, Ailes Jack. Jeff leżał otumaniony gazem usypiającym w swojej celi, w opuszczonym laboratorium. Nie był zupełnie pogrążony we śnie, ale substancja znieczuliła go na tyle, że przez chwilę był zupełnie nieświadomy tego, że ktoś się do niego zbliża. Kroki zmierzającej w jego kierunku osoby odbijały się echem w jego głowie, co jeszcze bardziej wprawiło go w otumanienie. Jeff zdołał jednak z dużym wysiłkiem odwrócić głowę w stronę intruza i zobaczył białą, rozmazaną plamę. Myślę, że jeszcze nie powinieneś wstawać. Jeff usłyszał głos, zdeformowany działaniem narkotyku. Osoba wyciągnęła strzykawkę z jakąś substancją i powoli wbiła igłę w tętnicę szyjną mordercy. Źrenice Jeffa momentalnie pomniejszyły się, a przed jego oczami ukazał tunel, na końcu którego znajdowało się białe światło. Jeff spojrzał na swoje ręce. Były normalne, takie jak przed wypadkiem. Dotknął nimi swoich policzków i nie wyczuł znajomych rozcięć, które zadał sobie własnymi rękami. Mrugnął kilka razy z niedowierzania i zauważył, że odzyskał powieki. A więc to koniec Jeffa mordercy. Zapytał sam siebie i nie odpowiadając, ruszył w stronę światła. Jeff poczuł, że się unosi. Uczucie przypominało mu wrażenie bycia niesionym. Czuł się zupełnie jak niemowlak, którego rodzic po raz pierwszy wziął na ręce. Stoły i krzesła przelatywały w ciemnościach, ciskane na oślep przez roześmianego Jacka. Jego rozciągające się kończyny chwytały różne przedmioty i meble, po czym rzucały nimi w poruszającego się w cieniu bezokiego Jacka. Dosyć tego! Wrzasnął clown i wyemitował ze swojego ciała potężną falę energii, która zmiotła wszystkie stoły i krzesła dookoła, spychając je pod ścianę i tworząc na środku stołówki coś na kształt okrągłej, pustej areny. Laughing Jack sapnął kilka razy i odzyskał panowanie nad sobą. Nie chciał dać się wyprowadzić z równowagi jakiemuś człowiekowi. Podszedł powoli do ściany i uderzył pięścią w duży czerwony przycisk za szybką, włączając w jadalni czerwone światło pożarowe. Teraz już się nie ukryjesz, stwierdził, spoglądając na stojącego naprzeciw niego zamaskowanego Jacka, który trzymał w rękach coś, co przypominało włócznie z czarnego kryształu, ale przed ostrzem posiadało zgrubienie, na którym widniał symbol spirali otoczonej promieniami przypominającymi słońce. Nie mam takiego zamiaru, odparł szyderczo człowiek i z zawrotną prędkością ruszył na potwora. Clown przemienił się w dym i uniknął pierwszego ataku włócznią, lecz Ailes zadał drugi cios, celując w smugę dymu, która przy trafieniu zareagowała, jakby momentalnie skamieniała i popękała jednocześnie. Clown oberwał i uderzył w ścianę pomieszczenia, przebijając ją na wylot. Z pomiędzy kurzu i pyłu walącej się ściany wyłoniły się długie ręce, a szpiczaste palce chwyciły za brzegi wyrwy i podciągnęły powalone ciało kukły do góry, ukazując jej wykrzywioną we wściekłym grymasie twarz. Co to za czary? Co ty zrobiłeś? Krzyknął, opluwając się przy tym czarną substancją. Chcesz, to się przekonaj. Zakręcił włócznią bez oki i chwytając ją pod pachę, wyciągnął lewą rękę przed siebie i aroganckim ruchem palców zachęcił klauna do ataku.
Slenderman spokojnie przenikał przez ściany kwatery głównej FBI, kierując się do laboratoriów. Wiedział, że jego wspólnik jest właśnie zajęty walką z intruzem, więc sam postanowił zająć się sprawą Jeffa. Kiedy dotarł do laboratorium, powoli podleciał do uchylonej celi Jeffa. Jego skóra w miejscu paszczy popękała, ukazując ostre zęby i wijący się język. Slender chwycił za framugę i powoli schylił się, zaglądając do środka. Wnętrze celi było puste, co na chwilę skołowało demona. Z jego pleców wystrzeliły czarne macki, a Slender zaryczał ze złości. Jeff czuł kołysanie. Powoli otworzył oczy i zobaczył, że jest niesiony na rękach Rejka. Spojrzał na jego twarz i zauważył, że to ten sam, którego pierwszy raz widział w lesie Slendermana. Bestia zabrała go z celi i niosła w nieznanym kierunku. Jeff nie miał jednak siły iść i ponownie zamknął oczy, dając stworowi się sobą zająć. Ręce Laughing Jacka gwałtownie się rozmnożyły, sprawiając, że klaun wyglądał jak pająk. W każdej z dłoni trzymał ostry nóż i wymachując ramionami, zadawał szybkie serie ciosów. Bezoki Jack słyszał każdy z jego ataków, ale pomału zaczął tracić oddech. Mroczna kukła atakowała nieprzerwanie, zmuszając człowieka do ciągłej defensywy bez możliwości wyprowadzenia kontrataku. Człowiek obrywał coraz mocniej, a na jego ciele i masce zaczęły mnożyć się głębokie cięcia. Takiś pewny siebie, ha? I jak ci się to podoba? Zaśmiał się klaun. Mnie nie da się zabić. Jestem czystą energią, czystą mocą. Jestem uosobieniem potęgi. Niedługo posiądę całą armię takich jak ty. I już nic nie stanie na mojej drodze. Ani ludzie, ani Wendigo. Będziecie cierpieć. Tak. Będę bawił się z wami przez wieczność. Bezoki, nie mogąc już dłużej blokować coraz szybszych ciosów, zebrał się na ostatni kontratak i wykonał zamach lancą, zgarniając wszystkie ataki klauna na jedną stronę, pozostawiając lukę w jego obronie. Miał tylko jedną szansę, a zaskoczona makabryczna kukiełka przez sekundę zdawała się nie przyswajać tego, że wystawia się właśnie na atak. Człowiek wykonał obrót włóczną nad głową i z całej siły uderzył przeciwnika w twarz, posyłając go ponownie pod ścianę. Oszołomiony Arlekin pomasował czoło, podnosząc się spod ściany i kiedy przecierał twarz, zauważył, że z jego ust płynie czerwona krew. Krew? Jak to możliwe? Zapytał sam siebie, analizując możliwości, i wtedy do niego dotarło. Jestem w ciele Proxy. To dlatego. Te symbole na włóczni to pismo tych przeklętych Indian. Muszę porzucić to ciało. Kiedy to odkrył, natychmiast przybrał wygląd Roberta i w formie dymu zaczął opuszczać jego ciało. Ailes Jack, ledwo trzymając się na nogach, spojrzał na tę makabryczną scenę, chwycił włócznię ozdobioną symbolami Anasazi i z całej siły rzucił nią jak oszczepem w korpus dyrektora FBI, przebijając człowieka na wylot. Jego ciało upadło, a Laughing Jack utknął jakby w pół drogi. Wyglądał jakby nie do końca wyciągnięta z przełyku lina z chustek. Jego głowa, ręce i część tułowia znajdowały się na zewnątrz, ale nogi od pasa w dół tkwiły wewnątrz trupa i w żaden sposób nie dało już się ich wyciągnąć. Nie mógł też przemienić się w dym. Został przygwożdżony do swojego niedawnego gospodarza w śmiertelnej pułapce. Ailes Jack podszedł do swojego przeciwnika i ściągnął maskę, rzucając ślepe niby spojrzenie na monochromatyczną kukiełkę. No dalej, zrób to! Odezwał się wściekły klaun. Ailes stał przez chwilę w milczeniu. Co? Teraz obleciał cię strach. Odetnij mi głowę, no już!
wrzasnął pokonany. Człowiek zaczął węszyć dookoła, jak gdyby nigdy nic, i po chwili wywąchał 2 galony mocnego alkoholu, znajdujące się tuż za ladą stołówkowej kuchni. Poszedł po nie na oczach zaczynającego powoli tracić animusz pokonanego, po czym oblał go ich zawartością i bez drgnięcia powieki podpalił. Laughing Jack krzyczał, spalając się na popiół. Wkrótce ból zupełnie odebrał mu świadomość. Znalazł się w świecie swoich wspomnień. W pokoju, w którym po raz pierwszy opuścił pudełko z niespodzianką. Isaac, to ty? Zapytał drżącym głosem. Tak, Jack, to ja. Odezwał się głos dziecka. Chodźmy się pobawić. Już pędzę, odpowiedział rozradowany, kolorowy pajacyk. Ailes Jack szybkim ruchem wyrwał lancę ze spalonych zwłok dyrektora FBI i ruszył w kierunku laboratorium, gdzie wcześniej musiał zostawić skrępowanego Jeffa. Rake zarzucił Jeffa na swoje plecy i pędził przez magazyny, czując powiew świeżego powietrza, prowadzący go do wyjścia. W tej części kompleksu zawsze byli obecni pracownicy, jednak na widok biegnącej bestii schowali się lub pouciekali w popłochu. Stwór warczał na ludzi i fukał, starając się chronić zawieszonego na plecach nastolatka. Wielkie drzwi magazynu były już w zasięgu wzroku istoty. Rake przyspieszył i wykonał kilka skoków, omijając tiry i wózki widłowe. Nie tak prędko! W hali odbił się złowrogi głos, a czarne macki wystrzeliły jakby znikąd i owinęły wokół szyi bladego humanoida, po czym rzuciły nim w regały, rozdzielając go w ten sposób z Jeffem. Rake szybko podniósł się z ziemi i szybkim susem wskoczył pomiędzy leżące bezwładnie ciało Jeffa a Slendera. I co niby masz zamiar zrobić? Jesteś tylko odpadem. Nieudaną próbą stworzenia żywego ciała dla Boga. Dla mnie. Rake warknął i zaatakował Slendera, starając się chronić Jeffa, ale każdy jego atak przenikał przez demona, nie dając stworowi szans na wygraną. W końcu potwór bez twarzy wystrzelił w kierunku przeciwnika swoje macki, i choć Rake unikał ataków jak mógł, ostatecznie został trafiony we wszystkie 4 kończyny i przybity do ziemi. Slender, unosząc się nad ziemią, zbliżył się do pokonanej z łatwością istoty i jednym silnym ciosem przebił jej serce. Oczy Rake'a zgasły niczym spalone żarówki, powoli tracąc blask. Chcesz coś zrobić dobrze? Zrób to sam. Wycedził cynicznie. Teraz pora zająć się głównym daniem. Slender odwrócił głowę w stronę Jeffa, by z niedowierzaniem zobaczyć, jak ten podnosi się na równe nogi. Na twarzy nastolatka malowała się wściekłość. Przez rozcięcia w jego ustach kapała ślina, a oczy ziały piekielnym gniewem. Ja cię zarżnę! Ryknął Jeff, a przez magazyn przetoczyła się fala energii, przewracając regały. Ailes Jack wrócił do laboratorium, żeby uwolnić Jeffa, ale z zaskoczeniem odkrył, że jego cela była pusta. Kanibal poszedł więc do głównej części laboratorium i zaczął szukać jakichś wskazówek. Po kilkunastu minutach znalazł coś, co go zainteresowało. Szafkę z nagraniami audio, zawierającymi dzienniki badań. Były tam informacje na temat prionów, które rozprzestrzeniał Slenderman, dane dotyczące różnych typów proxy i badań nad infekcją. Słuchając ich, dowiedział się, że typ infekcji, który on sam ma, nazywa się Revenant, czyli odradzający się. Był to specjalny typ proxy, cechujący się potężną regeneracją fizyczną, wyostrzonymi zmysłami i nadludzką zwinnością. Zgodnie z dziennikami naukowców,
Na świecie istniała zaledwie garstka tego typu osobników, a dane wywiadowcze potwierdzały, że Jack jest jednym z nich. Jeff natomiast należał do unikalnej grupy proxy, która zawierała prawie same obiekty typu Rake. Jedynie Jeff był wyjątkowy na tle obiektów tej klasy. Najnowszy dziennik z dnia bieżącego, nagrany przez niejaką Dr. Arkansas, określał tę klasę obiektów jako host proxy, czyli gospodarz lub też nosiciel. Skrót nie był w żaden sposób wyjaśniony, ale Jack wiedział, że naukowcy również odkryli, po co tak naprawdę są badania FBI i komu tak naprawdę służą. Zmysły Jacka wyczuły zbliżającą się obecność, ale nie zwracał na nią uwagi, ponieważ instynkt podpowiadał mu, że zachodząca go od tyłu osoba nie stanowi dla niego żadnego zagrożenia. Więc znalazłeś już wyniki naszych badań, wydukała, lekko spięta dr Jane. Więc wiesz już czym, kim jesteś. Znam cię. Jesteś Ailes Jack. Mogę ci pomóc. Udało mi się ukończyć badania nad infekcją i opracowałam antidotum na każdą z odmian prionów. Jeżeli chcesz, zaprowadzę cię do miejsca, gdzie są one przechowywane. Jack odwrócił się w jej stronę i delikatnie podniósł maskę, odsłaniając same usta. Też wiem, kim jesteś. To twój głos jest na nagraniach. Pracujesz dla niego. Jak więc mogę ci ufać? Zapytał, po czym obtarł z podbródka wyciekającą z oczu czarną substancję. Nie masz wyjścia. Bez mojej pomocy nie pokonasz go. Daję ci też szansę na odzyskanie normalności. Moje antidotum co prawda nie zniweluje tego, co on wam zrobił, ale sprawi, że już nie będziecie musieli zabijać i uwolni was od jego wpływu. Jack milczał przez chwilę, po czym nałożył maskę na twarz. W takim bądź razie prowadź, księżniczko. Jeff ze zwinnością dzikiego zwierzęcia unikał ataków ostro zakończonych macek Slendermana. Niektóre ciosy parował, a kiedy przy kolejnym z ataków macki demona utknęły pomiędzy walącymi się regałami, wyjął nóż i odciął je, nim demon przyjął niematerialną formę. To słaby punkt wszystkich potworów twojego typu, zaszydził Jeff. Za bardzo polegacie na swojej niematerialnej formie i stajecie się nieostrożni w trakcie ataku, kiedy jesteście materialni i podatni na zranienie. Nie martw się. Już niedługo moja niematerialna forma przejdzie do legendy, kiedy tylko pozyskam twoje ciało. Czuję, że prace nad naszą zgodnością zostały już ukończone. Twoja porażka to tylko kwestia czasu. Nadal nie zlikwidowałeś moich źródeł energii życiowej, a sam dobrze wiesz, że to jedyny sposób, by mnie pokonać. Ten błąd będzie cię kosztował duszę. To się okaże. Jeff wystrzelił z miejsca i nim Slender przyjął formę ducha, kopnął go w środek miejsca, gdzie powinna znajdować się twarz. Co to ma niby być? Zapytał zdenerwowany Jack, podduszając dr Jane, która zaprowadziła go do odosobnionego pokoju w podziemiach laboratorium. Tam wisiały podwieszone pod ścianą dzieci, których ręce i nogi oplatały czarne macki, takie same jak te, które w ukrytym sanktuarium w lesie Slendermana przytrzymywały przy ścianie unieruchomionego Jeffa. Jeżeli chcesz dostać antidotum, musisz zabić tę trójkę, wycedziła, łapiąc oddech Jane. Jack zacisnął pięść ze złości. Co ty z tego masz? I dlaczego sama tego nie zrobisz? Ja po prostu nie potrafię, ale trzeba to zrobić. Ech, i tak nie można im już pomóc, a ja po prostu nie potrafię. Wyjęczała, niemal łkając. Bezoki ściągnął niebieską maskę, sprawiając, że dr Arkansas niemal zwymiotowała. Więc wyjdź stąd, rozkazał lakonicznie Jack. Walka się przedłużała. Slender uzyskiwał coraz większą przewagę nad Jeffem. Ciało nastolatka było jednak jedynie poturbowane
bo potwór nie chciał zadawać mu poważnych obrażeń wewnętrznych. Przyparł go do muru, rozdziawił paszczę i wtedy... Demona nagle przeszyła seria niewyobrażalnie bolesnych skurczy. Jego matki opadły, uwalniając Jeffa, a ten ostatkiem sił zaczął czołgać się w stronę wyjścia z magazynu. Ktoś... Ktoś je zabił. Kto? O nie. Ten idiota przegrał. Nie wierzę. Ryknął demon i błyskawicznie znalazł się przy skrajnie wyczerpanym Jeffie. Przykro mi. Chciałem rozpocząć rytuał dopiero jutro, ale będziemy niestety musieli przyspieszyć pewne rzeczy. Nie pozwolę na to! Krzyknął Jeff. Ja jestem Jeff the Killer! Jestem doskonałym zabójcą! Jestem piękny! To ja zabiłem swoją rodzinę i nie zawahałem się przy tym ani przez chwilę! Ty jesteś tylko cieniem! Cieniem przeszłości! Nie ma dla ciebie miejsca na tym świecie! Zaśmiał się rubasznie Slender. Ty zabiłeś? Nie rozśmieszaj mnie! To ja cię stworzyłem! To dzięki mnie byłeś w stanie posunąć się tak daleko! Myślisz, że bez mojej mocy dzieciak w twoim wieku mógłby zabić tyle osób? Myślisz, że dałbyś radę zrobić sobie to, co zrobiłeś? Jeff rozwarł usta w zdumieniu. Co? Może mi powiesz, że nie pamiętasz tego dziwnego, piekącego uczucia? Tej żądzy mordu, tego nienaturalnego napływu adrenaliny, tych wspaniałych bluźnierczych myśli. Jak to szło? Chcę wiecznie widzieć moją piękną twarz. Chcę wiecznie się uśmiechać. To były tylko moje eksperymenty. Myślisz, że jak inaczej miałem przetestować twoją odporność na infekcję, niż zmuszając cię do ciężkiego samookaleczenia? Naiwny. Lecz warto było. Teraz w końcu mam ciało, na które czekałem od setek lat. Nie. Nie. To niemożliwe. Cedził sam do siebie zdezorientowany Jeff, ale do jego pamięci zaczęły wracać wspomnienia mrocznej istoty bez twarzy, która kryła się w tle za każdym razem, gdy ogarniała go chęć mordu. Jeff sięgnął pamięcią do momentu, gdy w niewyraźnym świetle łazienki wpatrywał się w lustro chwilę przed tym, nim pociął swoją twarz. Dlaczego jesteś taki smutny? Powinieneś być zawsze uśmiechnięty. Wyszeptał głos mężczyzny w garniturze, którego głowa odbijała się w rogu lustra. Nie, to nieprawda! Ja... Za późno na płacz. Slender zaczął zmieniać swoje ciało w czarną, ropopodobną substancję i wnikać w ciało Jeffa przez skórę i otwory ciała. Na podłodze dookoła Jeffa zajaśniały indiańskie runy, a na zewnątrz budynku zaczęło zanosić się na burzę. Po kilkunastu minutach, gdy rytuał dobiegł końca, do magazynu wbiegł Ailes Jack. Dotarł tam tylko po to, by być świadkiem, jak ostatni fragment demona dostaje się przez oczy i usta do ciała Jeffa. Później Jeff wstał. Jego powieki w kilka sekund zregenerowały się, przybierając normalny ludzki wygląd. Z pleców chłopaka wyłoniły się czarne macki, a jedna z nich skondensowała się do postaci czarnej nici i z brutalną precyzją zaczęła zszywać rozcięte policzki. Pomiędzy luźnymi na początku szwami Jack dostrzegł zmianę w kształcie zębów towarzysza. Teraz były ostre i spiczaste. Blady kolor skóry Jeffa nie uległ zmianie, ale na jego czole pojawił się czarny symbol przekreślonego X-em okręgu. Oczy Jeffa otwarły się, by ukazać całkowicie czarne białka i tęczówki. Nareszcie!
Ja znowu żyję! Tak jak mówiła przepowiednia. Slender sięgnął wspomnieniami do bitwy stoczonej dawno temu z szamanem Anasazi. Jego wróg leżał z przebitym czarną macką brzuchem, a pierwotne ciało Slendera wisiało powieszone na drzewie, kołysząc się na wietrze. Ty! Jak śmiałeś! Jak śmiałeś zniszczyć moje doskonałe ciało! Krzyknął Slenderman. To nie ma znaczenia. I tak przegrałem. Oczy szamana Anasazi zaszły zaćmą, a ten doznał objawienia przed śmiercią. Gdy Wendigo od śmierci znów się wyswobodzi, ostateczny potwór w końcu się narodzi. Dnia tego demona powróci zła chwała i w ten czas powstanie siła doskonała. Nic jej nie powstrzyma i nigdy nie zginie. Świat powita ją wtedy jako swą boginię. O nie, spóźniłem się. Zacisnął zęby Jack. Jam jest Wendigo! Jam jest ostatecznym potworem! Powróciłem w końcu do chwały! Ja jestem Slender the Killer! A teraz czcijcie moją moc jak swoją boginię! Demon ryknął podekscytowany nową formą, ale szybko odzyskał czujność, słysząc kroki zmierzającego w jego kierunku bezokiego Jacka. Kanibal ściągnął maskę i cisnął nią na bok. Chwycił w prawą rękę kamienną włócznię Anasazi i wycelował jej ostrze w demona. Slender uśmiechnął się, naciągając delikatnie szwy na policzkach. Ty jesteś Slenderman, zapytał Jack. A ty to niby kto? Odparł demon. Zwykły człowiek, odpowiedział z uśmiechem Jack. Naciesz się swoim nowym ciałem. Bo za chwilę złożę je z tobą do grobu! Zmarszczył czoło, mrużąc oczy i skoczył w stronę przeciwnika, zadając cios lancą. Slender wystrzelił czarne macki i zablokował mistyczną broń. Siły FBI oraz policja zabezpieczyły wszystkie wejścia do kwatery głównej i laboratoriów badawczych. W całym obiekcie trwała zażarta walka, a Slenderman nie chciałby postronni byli jej świadkami. Jego liczne proxy w obu służbach gwarantowały mu, że nikt nie zakłóci jego ostatniego pojedynku z Ailes Jackiem. Slender dzięki przyjęciu nowego ciała zyskał odporność na magię Indian i nie musiał się już obawiać broni, która niegdyś pozbawiła go życia. Dzięki temu panował nad sytuacją, trzymając bezokiego w ryzach. Tamten próbował różnych strategii, od ataku z zaskoczenia po pułapki, ale wzmocnione siłą życiową moce Slendera pozwoliły mu używać macek jak tarczy i skutecznie bronić się przed każdym typem ataków. W końcu Slender unieruchomił zamaskowanego mordercę i uśmiechnął się, łamiąc jedną z jego rąk. A taki był z ciebie kozak. Faktycznie. Zwykły człowiek. Rzucił sarkastycznie. No co? To już wszystko? Zapytał, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Tak też myślałem. Jesteś tylko moim proxy. Co prawda niezamierzonym, ale nadal moim proxy. O czym ty mówisz? Fuknął Jack. Teraz sobie ciebie przypominam. Żyję już na tym świecie tak długo, że każde paranormalne zjawisko jest w ten czy inny sposób ze mną powiązane. Jestem ojcem wszelkiej złej magii. Nie inaczej jest z tobą. Kilka lat temu zapragnąłem rozpocząć badania naukowe nad moimi klątwami, ale pierwsze podejście nie było zbyt udane. Zamiast wykorzystania instytucji państwowych, tak jak robię to teraz, zleciłem badania organizacjom przestępczym. Wiesz, takim, co to porywają ludzi dla organów. Wtedy jedno z dzieci okazało się kompatybilne z infekcją host proxy, ale pech chciał, że ci barbarzyńscy idioci uszkodzili jego ciało,
pozbawiając dzieciaka wzroku. Do tego, zamiast zainfekować go klątwą naczynia, zrobili z niego Revenant Proxy, bezmyślnie stosując starszą wersję prionów. Niekompetentni głupcy. To znaczy, że ja też... Tak. Ty też jesteś ze mną spokrewniony, tak jak Jeff. Ale miałeś trochę mniej. Lub w sumie... trochę więcej szczęścia. Sam oceń. Nie jesteś mi już potrzebny, a to, że jesteś proxy sprawia, że mogę pożreć twoją duszę. Jack poczuł nagle, jak opuszcza swoje ciało, ciągnięty od czubka głowy, w stronę paszczy Wendigo. Nie opieraj się. To nie potrwa długo. Jeff! Krzyk nieznanej mu osoby obudził Jeffrey'a Woodsa. Całkiem zdrowy, normalny 14-latek wstał z podłogi w ciemnym miejscu i spojrzał w stronę znajomego tunelu, na końcu którego jaśniało białe światło. Znasz to miejsce, prawda? Zapytał stojący za nim chłopiec w masce. Jeff spojrzał w kierunku źródła głosu i zobaczył młodszego od siebie chłopca w wieku około 10-11 lat. Miał na sobie niebieską halloweenową maskę. Jack? Zapytał z niedowierzaniem. Nazywam się Jack Wright. Jestem tu, żeby ci pomóc. Odpowiedział spokojnie chłopak, zdejmując maskę i ukazując duże, zielone oczy. Jeff miał wrażenie, jakby tamten był wciągany coraz głębiej w ciemność. Co się dzieje? Nic z tego nie rozumiem. Nie zostało mi dużo czasu, dlatego daję ci to. Chłopak wyciągnął pędzel i w powietrzu namalował symbol spiralnego słońca, który momentalnie stał się amuletem. Jacques złapał go do ręki i rzucił Jeffowi. Teraz muszę odejść. Co mam dalej robić? A jak myślisz? Uniósł z uśmiechem jedną z brwi i powoli zniknął w ciemności. Niemal cała dusza Jacka była już w przełyku Slendermana, choć Ailes walczył z całych sił, stawiając opór do samego końca. Demon, widząc, że od ostatecznego zwycięstwa dzielą go zaledwie sekundy, uśmiechnął się. Rozdziawił szeroko paszczę, niemal rozrywając nowo powstałe szwy. I wtedy poczuł silny ból w klatce piersiowej. Spojrzał w dół i zobaczył, że jedna z jego macek chwyciła za włócznie Anasazi i wbiła ją w nowe ciało demona. Potwór cofnął się, wypluwając duszę Jacka z powrotem do ciała, po czym klęknął na kolana i chwycił rękoma za tkwiącą w ciele lancę. Co się dzieje? Zapytał sam siebie i zaczął wyciągać starożytny przedmiot, gdy nagle kolejna z macek uderzyła w jego koniec, jeszcze głębiej zatapiając broń w dopiero co przejętym ciele Jeffa. Zaśmiał się Jack, przewracając ze zmęczenia na plecy. Co cię tak śmieszy? Wrzasnął Slender. Nic. Po prostu ten głupek zawsze coś sobie uszkodzi. A to się przypali, a to się potnie, a to wbije sobie dzidę w brzuch. Co? Oczy Slendera otworzyły się gwałtownie, a kolejna z jego macek chwyciła za dzidę i szarpnęła nią, sprawiając Slenderowi okropny ból. Musiał uciekać, bo zginę. Pomyślał demon, upadając na kolana. Wtedy zaczął wymiotować czarną substancją, z której po chwili uformowała się normalna postać Slendermana. Była jednak o połowę mniejsza niż zazwyczaj. Spojrzał na siebie i rozwarł palce niczym szpony. Co wyście mi zrobili? Nie daruję! Wrócę i zemszczę się! Nie sądzę. Rzucił spokojnie Jeff, przebijając miniaturowego Slendera przy pomocy trzymaną czarną macką włóczni Anasazi. Nie! To jeszcze nie koniec! Nie koniec! Jestem całkiem pewny, że to koniec. Jeff zbliżył się do niego
a kiedy podchodził, rana w jego brzuchu momentalnie się zagoiła. Nastolatek wyciągnął dzidę z ciała przeciwnika. Jeff nachylił się nad umierającym potworem i wyszeptał mu do ucha: a teraz idź spać. Jeff zadał kolejny cios, przecinając Slendera w pół. Ten, będąc w powietrzu, dosłownie zamienił się w kubkę czarnego prochu i rozsypał po magazynie. Jeff podszedł do leżącego na ziemi Jacka i spojrzał na niego z góry. Hej. Hej. W końcu zaszyli ci tę gębę. Zażartował bezoki morderca. Grube słowa jak na kogoś, kto ma na imię Jack. Co ty, Francuz? Nazywam się Jack! Ała! Au! O kurwa! Podniósł się w oburzeniu, co poskutkowało przeszywającym bólem w kręgosłupie. Czekaj. Jeff zbliżył jedną z macek, wychodzących mu z pleców do Jacka i wprowadził do jego organizmu specjalne priony. Tamten w ciągu minuty odzyskał siły i wstał na równe nogi. Widzę, że zdobyłeś coś ciekawego, zaznaczył, przyglądając się mackom. Nie tylko to. Mogę też kontrolować infekcję. Dzięki temu nie musimy już zabijać. A ty nie będziesz musiał jeść ludzkiego mięsa, żeby przeżyć. Czyli to nie będzie mi już potrzebne. Jack wyjął z kieszeni metalowe pudełeczko z antidotum, otrzymane od Jane. Rzucił jego zawartość na ziemię i rozgniótł przy pomocy zakończenia włóczni. Więc co? Teraz zostajemy tymi dobrymi? Zapytał, drapiąc się w głowę. Nagle do środka magazynu wpadło kilkunastu uzbrojonych komandosów i wycelowali karabiny w Jeffa i Jacka. Jeff bez namysłu wykonał skok przy użyciu macek i jednym szybkim ruchem skręcił kark jednego z nich. Żartujesz? Spadamy stąd! Pomachał ręką do kompana. Ten odetchnął z ulgą, zakładając maskę i ruszył do wyjścia za Jeffem. W laboratorium, na fotelu dla obiektów doświadczalnych, siedziała dr Jane. Kobieta trzymała w ustach pasek, którym uciskała tętnicę na ramieniu, a drugą ręką wstrzykiwała sobie jakąś substancję. Zmodyfikowane priony, które podałam Woodsowi, zdały egzamin. Teraz pozostaje tylko ukończyć ostatni etap badań. Pulchna dziewczyna wprowadziła zawartość strzykawki do swojego organizmu, a jej ciało w ciągu paru minut zmieniło swoją formę. Niska, kluskowata, rudowłosa dziewczyna o piegowatej twarzy nagle urosła o kilkanaście centymetrów. Jej ciało stało się o wiele chudsze, skóra zbladła, a włosy wyprostowały się i przybrały kruczoczarny kolor. Jane zgniotła w ręce okulary, wstała z fotela i eleganckim, dostojnym krokiem ruszyła przed siebie. Kiedy wyszła na korytarz, wpadła na jednego z komandosów. Na ziemię, kurwa, na ziemię! Nie, jestem ofiarą. Proszę, nie zabijaj mnie. Wyjąkała, klękając na kolana, schylając głowę i dając ręce na kark. Komandos podszedł do niej, cały czas celując z karabinu. Jak się nazywasz? Jane. Odparła delikatnym głosem, po czym szybkim ruchem wyjęła nóż z kieszeni antyterrorysty i nim ten zdążył zareagować, poderżnęła mu gardło. Jane the Killer. Jane wstała i spojrzała na umierającego człowieka, po czym oblizała wargi, uśmiechając się. Gdy Wendigo od śmierci znów się wyswobodzi, ostateczny potwór w końcu się narodzi. Dnia tego demona powróci zła chwała i w ten czas powstanie siła doskonała. Nic jej nie powstrzyma i nigdy nie zginie. Jane spojrzała przed siebie i uśmiechnęła delikatnie. Świat powita ją wtedy jako swą boginię.
Jeff i Jack siedzieli na zboczu góry, gdzieś na pustkowiu, podziwiając zachód słońca. Za nimi wylegiwało się stado rejków. Jeff patrzył przed siebie w jakiś nieokreślony punkt i przy pomocy macki podrzucał jakiś kamień. I co teraz zrobimy? Zapytał Jack. Nie wiem, odparł Jeff. Nie czuję już żądzy mordu. Jest mi niedobrze na myśl, że to ja zabiłem swoją rodzinę. To wszystko nie ma sensu. Nie ma się już na kim zemścić, ani po co zabijać. Nadal jesteśmy ścigani, a teraz, kiedy zginął dyrektor FBI, cała wina spadnie na nas. Nie możemy wrócić do normalnego życia. Zawsze będziemy mścicielami. Potworami. Słuchaj, Jeff. Zawsze sądziłem, że zabicie tych, którzy nas krzywdzą, rozwiąże wszystkie problemy. Ale to tylko pogorszyło sprawę. Teraz myślę, że gdybym jeszcze raz mógł podjąć decyzję, zostawiłbym sprawy policji. Może nawet poddał leczeniu i pozbył infekcji, nim ta przemieniła mnie w potwora. Oczy Jeffa otwarły się nagle jakby w olśnieniu. To jest to. Skoro posiadamy te moce, możemy ich użyć do wyśledzenia i pomocy innym takim jak my. Oni gdzieś tam na pewno są. Więc zróbmy to. Na pewno na całym świecie istnieje wiele laboratoriów, gdzie osoby o niezwykłych mocach traktuje się tak jak nas. Przy okazji będziemy mieli pretekst, by przetrącić kilka karków. Co ty na to? Zaśmiał się Jeff i schował demoniczne macki gdzieś w swoim ciele. Brzmi jak plan. Uśmiechnął się w naturalny sposób. Wstał i przeciągnął się. Jane, ubrana w garnitur, powoli szła w eskorcie żołnierzy w kierunku metalowych drzwi na końcu korytarza. Widniał na nich symbol okręgu, który przebijały trzy skierowane do środka strzałki. Kobieta niosła czarną walizkę, do której była przykuta kajdankami. Kiedy weszła do środka, zobaczyła skryte w ciemnościach postacie i białe światło oświetlające kawałek dywanu i metalowego stołu. Weszła w światło i położyła walizkę na stole, po czym wprowadzając specjalny kod, otwarła ją i pokazała zawartość zainteresowanym. Jedna z kryjących się w cieniu postaci wstała z siedzenia. Doktor Arkansas, witamy ponownie w fundacji.